Zbigniew Syguła, trener MKS Banimex Będzin 2. Panie trenerze, proszę powiedzieć, jaka jest forma chłopaków przed tymi dwoma bardzo ważnymi meczami? No cóż, aktualnie zajmujemy drugie miejsce w grupie z dorobkiem 7 punktów. Gramy dzisiaj z drużyną z Radlina, która jest na pierwszym miejscu. Jest to bardzo trudny przeciwnik, więc spodziewamy się bardzo trudnego pojedynku. W ostatniej kolejce 22 lutego gramy z drużyną z Michałkowic i będzie to decydujący mecz o awansie do turnieju finałowego trzeciej Ligi Mężczyzn. Dokładnie. Wyjście z grupy dalej zaowocuje możliwością grania o mistrzostwa województwa. Wyjście z grupy powoduje, że znajdujemy się w turnieju finałowym. Są to dwa turnieje finałowe, które odbywają się w marcu i dwie najlepsze drużyny awansują do rozgrywek ogólnopolskich. Rozumiem. Wiemy, że w finale na pewno znajdzie się Płomień Sosnowiec. Jak ocenia pan formę naszej drużyny w porównaniu z Sosnowcem? Sosnowiec jest zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o rozgrywki trzeciej ligi w naszym województwie. I myślę, że nie tylko województwo, także poza województwem, także to jest kandydat na pewno do awansu do rozgrywek drugiej ligi mężczyzn. No nic, nam tylko pozostaje życzyć szczęścia dzisiaj, powodzenia i mocno trzymać kciuki. Nie, dziękuję.